Cześć. Dzisiaj chciałam, żebyśmy sobie opowiedzieli o radzeniu sobie z dziecięcą rozpaczą, z dziecięcą histerią. Rozmawialiśmy już o tym w kontekście, co zrobić, kiedy nie mamy czasu, nie mamy przestrzeni, znajdujemy się w miejscu publicznym. Natomiast dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, co możecie zrobić wtedy, kiedy macie czas i macie przestrzeń. Kiedy na przykład jest wieczór, dziecko, dajmy na to, no nie wiem, zbił się jego ulubiony kubeczek i dziecko wpada w totalną rozpacz, całkowitą. Albo jeszcze mniejsza rzecz może się wydarzyć. Nie wiem, dziecko nie może znaleźć ulubionych skarpetek i wpada w rozpacz. W tym momencie większość rodziców zaczyna się denerwować. Zaczynamy się denerwować, dlatego że z jednej strony na poziomie poznawczym, czy na poziomie naszej inteligencji widzimy, że ta sytuacja nie ma sensu. Po prostu. Nie jesteśmy w stanie na poziomie intelektualnym zrozumieć, dlaczego dziecko robi z igły widły. Z drugiej strony to, że dziecko jest w rozpaczy, bardzo silnie oddziaływuje na część emocjonalną naszego mózgu. I jemu jest źle, jemu jest nieprzyjemnie i nam przez to też jest źle i bardzo nieprzyjemnie. I to jest drugi powód, dla którego my bardzo chcielibyśmy zakończyć teraz, tu, natychmiast tą sytuację, żeby dziecko przestało wrzeszczeć, przestało leżeć na tej podłodze, wstało i zaczęło z nami normalnie rozmawiać. Problem w tym, że to tak nie działa. Im bardziej my będziemy próbować się uspokoić, im bardziej my będziemy zdenerwowani w tej sytuacji, tym bardziej dziecko będzie popadać w jeszcze większą histerię. Dlaczego? Po pierwsze, w momencie, kiedy my jesteśmy zdenerwowani i ono jest zdenerwowane, to ono, żeby się uspokoić, nie ma skąd czerpać spokoju. Bo to jest tak, że my jesteśmy połączeni, no, nasze emocje nasze i naszych bliskich bardzo łatwo się odzwierciedlają i przechodzą z jednej osoby na drugą. Tylko że jeżeli to my weźmiemy te nerwy, tą rozpacz, tę złość ze strony dziecka, i ona zacznie w nas rezonować, to będziemy tylko dziecku dawać jasny sygnał, rzeczywiście jest źle, rzeczywiście jest się o co złościć, rzeczywiście jest się czego bać i tylko będziemy nawzajem nakręcać tą sytuację. Więc w pierwszej kolejności, jeżeli już czujemy, że dziecko tutaj nam krzyczy, płacze, wrzeszczy, a w nas rosną emocje i już nie możemy powoli, to najlepiej odejść. Dać temu dziecku chwilę, zamknąć się gdzieś w łazience albo w pokoju obok, głęboko pooddychać i poczekać, aż będziemy w stanie podejść do dziecka ze spokojem. To jest strasznie ważne, żebyśmy nie podchodzili zdenerwowani i nie chcieli bardzo, żeby ono się uspokoiło, bo w ten sposób się nie uspokoi i tylko będzie gorzej. W pierwszej kolejności zadbajmy o siebie. Nie jesteśmy w stanie zadbać o dziecko, nie dbając o siebie. Więc jeżeli czuję, że zaraz mnie rozniesie, to ja naprawdę nikogo nie uspokoję. Odejdź, zostaw tą sytuację na chwilę dziecku, naprawdę przez minutę czy dwie krzywda się nie stanie, a ty będziesz w stanie wyjść naprzeciw jego potrzebom, jeżeli ty się uspokoisz i ty będziesz spokojny, wyluzowany i gotów wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje. Dlatego zawsze najpierw dbamy o siebie, a potem próbujemy oddziaływać na prawą półkulę mózgu dziecka, tą emocjonalną. Jeżeli dziecko jest w histerii, jeżeli dziecko jest zdenerwowane, jeżeli dziecko się bardzo mocno boi, jest złe, jest zrozpaczone, świat zwalił mu się na głowę, to jego część mózgu odpowiedzialna za mówienie, za analizowanie sytuacji pod kątem inteligencji i tak dalej jest wyłączona. Ono nie tylko nie jest w stanie powiedzieć, o co mu chodzi, dlatego nie ma sensu zapytać dlaczego, ale co więcej, nie jest w stanie zrozumieć, co my do niego mówimy. Ono nie tylko nie słucha, ale też nie słyszy, a jeżeli słyszy, to nie dekoduje tego, co słyszy. Więc to jest kolejna rzecz. Mówienie do rozhisteryzowanego dziecka nie ma żadnego sensu.
My się tylko z tego powodu denerwujemy, że dziecko nas nie słucha i znowu rośnie w nas zdenerwowanie, że no, ono nas ignoruje. Wcale nie ignoruje, po prostu nie jest w stanie odbierać. Jego antena jest w tym momencie schowana. Natomiast dziecko, do którego my próbujemy tutaj rozsądnie i intelektualnie podejść, czuje się totalnie niezrozumiane. Czuje, że my nie traktujemy poważnie jego emocji, stanu, w którym ono się znajduje. Ono jest rozpaczone, a my mu tutaj z jakimiś bzdurami, że to nieważne. Ważne. Dla niego to jest w tym momencie szalenie ważne, bardzo ważne, najważniejsze na świecie. Jeżeli dziecko jest w emocjach, to część poznawcza mózgu jest wyłączona. Jeżeli chcemy dziecku pomóc, właśnie pomóc dziecku, nie uspokoić je za wszelką cenę, tylko pomóc dziecku, to musimy oddziałać na część emocjonalną jego mózgu. Czyli co możemy zrobić? Po pierwsze, tak jak wcześniej mówiłam, uspokoić się, być spokojnym. Po drugie, zaoferować dziecku bliskość fizyczną. Część dzieci w takim stanie jest w stanie się przytulić i to już jest najlepsza droga do tego, żeby się uspokoiło. Część dzieci nie chce dotyku. Albo nie chce tulenia. Jeżeli nie chce tulenia, ale akceptuje dotyk, to dobrze jest usiąść obok takiego dziecka, pogłaskać je delikatnie po głowie, po ręce albo po plecach. Zrobić coś, co ono zawsze lubiło. Jeżeli lubiło głaskanie po plecach, jeżeli je to uspokajało w dzieciństwie wcześniejszym, to warto do tego sięgnąć. Pokazać swój spokój i bliskość fizyczną. W ten sposób oddziałujemy na emocjonalną część mózgu i przekazujemy jasny sygnał, bez mówienia. Nie jest źle, nie trzeba się bać, nie trzeba się denerwować. Mózg dziecka to odbiera i jest w stanie się uspokoić w tym momencie. Bardzo często jest też w stanie się przytulić. Jak już się uspokoi, to ze spokojem można omówić tą sytuację. Jak już będzie naprawdę dobrze między wami. Efektów takiego zachowania jest sporo. Po pierwsze, dziecko rzeczywiście się uspokaja. Po drugie, jesteście ze sobą blisko. Takie coś bardzo dobrze oddziaływuje na waszą relację. Pokazujecie dziecku, że je kochacie niezależnie od tego, jak się zachowuje. Pokazujecie dziecku, że jesteście emocjonalnie dostępni, że jesteście gotowi na bliskość między wami. I pokazujecie dziecku, że możecie dojść do porozumienia. O wiele łatwiej będzie wam dojść do porozumienia, jeżeli po prostu będziecie wtedy razem, a nie będziecie stać po dwóch różnych stronach muru. Bo porozumieć musimy się na tej samej płaszczyźnie. Jeżeli jedno nadaje na płaszczyźnie emocji, drugie też musi na tej płaszczyźnie nadawać, bo inaczej nie ma drogi do porozumienia. A chcecie przecież być blisko. Jeżeli chcesz zostać wysłuchanym, bo dziecko zrobiło coś nie tak, to najpierw przy nim bądź, a ono się na ciebie otworzy. A kiedy się otworzy, będzie gotowe wysłuchać tego, co masz do powiedzenia. Ale jeżeli ty na nie nakrzyczysz, powiesz mu, że ma się uspokoić, że nie będziesz tolerował takiego zachowania, że masz wszystkiego dość, że ma się uspokoić tu i teraz i koniec, bo histeryzuje, to otrzymasz efekt taki, że po pierwsze, dziecko i tak się nie uspokoi, chyba że hukniesz na nie naprawdę mocno, wtedy się przestraszy i emocje będą buzować w środku, a ono będzie po prostu już tak przerażone, że nie będzie okazywać ich na zewnątrz. No ale nie o ten efekt nam chodzi. A z drugiej strony będziecie wrogami. Będziecie stać po dwóch różnych stronach barykady. Więc jeżeli ty będziesz chciał dziecku coś powiedzieć, to ono cię i tak nie wysłucha, bo wy nie jesteście razem. Jesteście od siebie maksymalnie daleko. Więc raz, że dziecko się nie uspokoi, te emocje będą w nim grać jeszcze długo, a dwa, że nie uda ci się z nim dogadać i nie osiągniesz żadnego efektu. Ono nie zrozumie, o co tobie chodzi. Tak jak jeżeli ty nie wyjdziesz i nie spróbujesz zrozumieć, o co chodzi jemu, ono nie będzie wiedziało, o co chodzi tobie. Także podsumowując już, jeżeli dziecko wpadło w histerię, niezależnie od tego, czy powód jest naprawdę bardzo błahy, w sensie nie mogę znaleźć ulubionej koszulki. Czy powód jest to dużo większy, bo straciłem coś, co lubiłem, pies zjadł mi ukochaną książkę albo coś w tym rodzaju. Nie ma znaczenia powód wybuchu. Jeżeli dziecko wybuchło,
To znaczy, że po prostu nie miało w sobie przestrzeni na jeszcze dodatkowe emocje. Jeżeli chcesz mu pomóc, rozmawiaj z jego częścią emocjonalną. Zadbaj o siebie, żeby mieć spokój, który potem możesz mu ofiarować. Mów jak najmniej albo nie mów wcale. Zaoferuj dziecku bliskość fizyczną, a wszelkie rozmowy, wyjaśnienia, tłumaczenia zostaw na czas, kiedy będziecie oboje spokojni i będziecie blisko. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.